zanim coś się stanie. Co ci szkodzi? Jesteś głupią, rozkapryszoną szczeniarą. Udajesz zmontowaną, a wszystkiego się boisz. Już noc, pojedź po nią. No dobrze. Ruszam po panią starszą i zawiozę ją do domu. Tylko się uspokój. Brakuje, żebyś się rozpłakała. Osłabiasz mnie. Nie spodziewałam się ciebie o tej porze, ale zawsze jesteś mile widziana. Nie myśl, proszę, że jestem plotkarą. Jeśli tak zrobisz, poczuję się urażona, bo jestem bardzo dyskretna. Chciałam się spotkać, żebyś mi opowiedziała wszystko ze szczegółami. Wiedziałam, że przez telefon nie dasz rady. No i chciałam się przywitać z Lalitem. Ale później, nie teraz. Jak doszło do podjęcia tej decyzji? Jeśli Don Plutarco cię skrzywdził, źle się zachował, to go zabije. Nie! Plutarco zawsze dobrze się zachowywał. Po prostu zdałam sobie sprawę, że to błąd poślubić mężczyznę, którego nie kocham. Jak to? Ewo, szukałam stabilizacji emocjonalnej dla mojego syna, dla siebie. Ale nie uświadamiałam sobie, że w zamian za tę stabilizację o mały włos, może to zabrzmi dziwnie, nie poświęciłabym miłości. A nie mówiłam i miałaś rację. Spróbujesz z Juanem Carlosem? Nie tam mi w głowie. Dobrze, że rozstałam się z Plutarkiem, ale to nie znaczy, że wracam do Juana. Dlaczego? To zły moment. Poza tym myślę... Ty, łobuziaku, że co? Nic. Miło panią widzieć. Wygląda pani olśniewająco. Umieram ze strachu. Jest tak późno, a pani nie wróciła. Nadmiar złego nie odbiera telefonu. Niech Bóg nad nią czuwa. Nie przesadzaj. Mogła wyłączyć telefon, bo bierze udział w tym cholernym castingu. Skąd wiesz o castingu? Przecież cię nie było. Nie zaczynaj. Wiem swoje i kropka. Niech ci będzie, ale boję się. I powinnam powiadomić pana Modesta. Nie. Nie trzeba. Zadzwonisz do taty, a zanim wróci do domu, pani Eugenia już się znajdzie. Przez ciebie też się denerwuje. Chcę zapytać, nie dotykaj mnie. Parę peso, kolego. Nie mam. Nie zaczepiaj młodzieńca. Siadajcie. Szukasz schronienia, czy co? Nie, szukam pewnej kobiety. Takiej eleganckiej? Bardzo eleganckiej. Tak, to ona. Gdzie jest? Wybiegła stąd. Dokąd? Ktoś ją widział? Czekaj, jeśli chcesz... Nie, nie, to wszystko. Co z panią Eugenią? Znalazłeś ją? Wyszła stamtąd. Nie mogę ci pomóc. Ty ją tam zostawiłeś, więc musisz odszukać. Nie mam zamiaru. Sama wróci do domu. Chciałaś, żeby się przestraszyła, więc się ciesz. Nie rozumiesz, że ona ma źle w głowie? A jeśli się zgubi? To już twój problem. Ja nie mam z nią napięku. Jeśli się nie odnajdzie, powiem, że ty ją tam zawiozłeś i wszyscy sobie z tobą pogadają. Nie będziesz mi grozić. Sama to wymyśliłaś i mogę to udowodnić. Nie próbuj mnie w to mieszać, bo się przejedziesz.
Chcę tylko, żebyś znalazł panią Eugenię. To bardzo ważne. Mam gdzieś, czego ty chcesz. Niepotrzebnie zgrywałaś niegrzeczną dziewczynkę. Już niosę. Dam radę. Jestem samowystarczalny. Wiesz co? Nie chcę mówić, a nie mówiłem, ale tak powiem. Wiedziałem, że ten szczeniak wam nabruździ. Nieźle ci namieszał. Przeklęty gówniarz. Ale zobaczysz, Eleni przejdzie, przemyśli sprawę i będzie mnie przepraszać na kolanach. Tak sądzisz? Pani Moreno nie wygląda na uległą i bezwolną. Jest taka jak wszystkie. Bez mężczyzny jest nikim. Gdzie można znaleźć lepszą partię? Lepszą? Nie. Obaj należymy do świetnej partii. Ale mówimy o tobie. Jesteś naprawdę super. Zawsze dobrze ubrany, masz niezłą buźkę, jesteś uczesany i masz świetny charakter. Zawsze w dobrym nastroju, pięknie uśmiechnięty. Przestań się nabijać. Elena z podkulonym ogonem będzie błagać, żebym do niej wrócił. Jeszcze raz to samo. Dlatego zatracam się w twoim wzroku, dlatego miłość ma na imię Klaudia. Nie przyjdziesz na kolację? Najadłem się w kinie. Pierwszy raz najadłeś się popcornem. Co robisz? Nic. Mogę zobaczyć? Nic nie robiłem. Przecież wiem. Jeśli nic złego, czemu mi nie pokażesz? Proszę. No proszę. A jutro zrobię ci ciasteczka maślane z miodem. Dobra. Ale nie będziesz się śmiać? Dlaczego miałabym się śmiać? Nikomu nie powiesz? Nie, kochanie. Ta dziewczyna zawróciła ci w głowie. Nie zawstydzaj mnie. Czemu ci wstyd, skoro tak ładnie piszesz? Nosisz w sobie piękne uczucie. To nie jest powód do wstydu. Co do niej czujesz? Czuję... nie wiem co. Jeszcze niedawno mówiłeś mi o wszystkim. Nie widzę powodu, dla którego nie miałabym wiedzieć, kim jest ta dziewczyna. Znasz ją. To Klaudia, ta od pani Eugenii. Córka chrzestna pani Eugenii? Nie jest jej chrześnicą. A kim? Pasierbicą. Dlatego stara jest dla niej niedobra. Pani Eugenia jest jej macochą? Skoro jesteś tego pewien, to czemu tyle w siebie wlewasz? Nie po to przypadkiem, żeby utopić smutki. Zamknij się bez komentarzy. Ale to moja wina, bo zaufałem idiocie, który nie skończył nawet podstawówki. Nie wkurzaj się. Spadaj. Wolę pić sam. Wpienia mnie twoja obecność. Przynajmniej odpocznę. Stój. Wypiję jeszcze tylko jedno. Nie, zapłać za siebie. Dostajesz pensję. Nie będę płacił za twoje nałogi. Dawaj kasę. Do tego jeszcze muszę płacić. Ale nie ma problemu. Już płacę. A jeśli jest za dużo, nie wystarczy. Podnieś to, co mi wypadło i daj jako napiwek. La
Pani wciąż nie odpowiada, a z panem Modestem nie mogłam się połączyć. Spróbuję jeszcze raz. Jeśli oboje nie odbierają, to znaczy, że nie mogą. Pan musi wiedzieć, że pani Eugenia nie wróciła. Ojciec się wścieknie, jeśli zadzwonimy z jakąś głupotą. Równie dobrze pani Eugenia może być teraz z tą swoją dużą, okropną przyjaciółką. Oczywiście, jak mogłam na to nie wpaść? Może są razem, a jeśli nie, powie nam, gdzie szukać. Daj telefon. Sprawdzę w notesie. Bóg czuwał, że zapisałam numer. O, jest. Tak się cieszę. Bardzo chciałyśmy gościć panią u siebie. Dziękuję. Tęskniłam za wami, ale nie za nim. Żartuję. W pracy nie ma chwili wytchnienia. Mam rację? Faktycznie. Ostatnio było ciężko, ale lubimy to, co robimy. A ty, pingwinku? Czemu tak powiedziałam? Wkurzająca ciocia Ewa. Co robiłeś poza tęsknieniem za najsubtelniejszą z twoich ciotek? Jutro jadę na wycieczkę. Prawda? Świetnie się składa, bo mam ochotę zaczerpnąć świeżego powietrza. Gdzie się spotkamy i dokąd pójdziemy? Ewa też może? Przepraszam, ktoś dzwoni. Nieładnie odbierać przy stole. Kto mówi? Czepina, pani Ewo. Jest z panią Donia Eugenia? Nie. Czemu pytasz? Bo nie wiem, gdzie jest. Jak to? Co jej się stało? Nie wiem i bardzo się martwię. Zniknęła już jakiś czas temu. Ufam ci, ale trudno mi uwierzyć, że pani Eugenia źle traktuje tę dziewczynę. Tak mówi Klaudia. Tylko tata ją dobrze traktuje. Nie podejrzewałam, że pan Modesto ma poza małżeńskie dzieci. Widać, nie wszystko wiemy o innych. Myślisz, że mój chrzestny poznał swoją siostrę? Wątpię. Nie mam pojęcia, co powiedziałby o tym Juan Carlos. Ale życie prywatne innych to nie nasza sprawa. Bardziej mnie interesują twoje piękne uczucia do tej dziewczyny. Nadal dorastasz i sądzę, że jesteś jeszcze za młody, żeby się tak zadłużyć tej czy innej dziewczynie. Nie podoba ci się, że ją kocham? Nie, dobrze, że ją kochasz. W twoim wieku miłość jest ważna. Gdy widzisz ukochaną, świat przestaje istnieć. Ale trzeba uważać, bo jeśli zbytnio się zaangażujesz, możesz potem cierpieć. Ona mnie nie skrzywdzi. Nie twierdzę tego. Po prostu martwię się, bo jesteś dobrym chłopcem. Wrażliwym. Dopiero rozwijasz skrzydła. A pierwsza miłość zostawia trwały ślad. Dlatego bądź ostrożny, żebyś potem nie cierpiał. Dobrze. Czepina nie ma pojęcia, gdzie jest pani Eugenia. Najgorsze, że to nie pierwszy raz. Gdy Juan przyszedł z pierścionkiem prosić mnie o rękę, jego mamie przydarzyło się to samo. Wcześniej też tak bywało. A ty skąd o tym wiesz? O czym? O innych przypadkach, kiedy się zgubiła. Co? Ewo, odpowiedz na pytanie. Już mówię. Sama mi powiedziała. Pojadę do jej domu sprawdzić, gdzie zacząć szukać. Będziemy w kontakcie. Dziękuję za kawę. Daj znać, jeśli czegoś się dowiesz. Juan powinien coś wiedzieć.
Idź się przejść, a ja zostanę w recepcji. Jak będę czegoś potrzebowała, to zadzwonię, dobra? Jasne, do zobaczenia. Jak to tak? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idź po zacienionej stronie ulicy. Zobaczymy, co słychać. Nie widzieliśmy się rano? Chcesz mi dać jeszcze jedną różę? Mówiłeś o jednej dziennie, a nie jednej rano i drugiej wieczorem. Nie bądź taka. Oszczędzisz sobie trudu. Przychodź raz w miesiącu i przynoś od razu 30 sztuk. Spadaj. Taka piękna i taka okrutna. Nawet oślica się zmienia. Jaka oślica? Później ci wyjaśnię. Przyszedłem jako klient. Nie mogę już płacić za hotel, w którym mieszkam. Pomyślałem, że może ty wynajmiesz mi pokój. Nawet klitkę zmieszczę się. Nie mam się gdzie podziać na noc, Mimi. Pani wyjechała rano z kierowcą producenta i nadal jej nie ma. Przede wszystkim uspokójmy się. Paniką niczego nie osiągniemy. Też próbowałam się do niej dodzwonić, ale nie odbiera. Pamiętasz, jak wyglądał samochód, kierowca, jakieś cechy charakterystyczne? Pamiętam tylko, że szofer był bardzo młody. Może ty coś wiesz? Byłam poza domem, kiedy wyjeżdżała. Ale co? Przepraszam, muszę odebrać. Eleno, coś się stało? Dobrze, że cię słyszę. Twoja mama znów się zgubiła. Nie wiedziałem. Dziękuję, że dajesz mi znać. Chcesz, żebym poszukała z tobą? Masz pomysł, dokąd mogła pójść? Nie wiem, może do Teatru Orion? Ostatnio tam się zgubiła. Jestem blisko teatru. Poczekam tam na ciebie. Dobrze. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Jadę szukać pani Eugenii. Jeśli coś się będzie działo, dajcie mi znać. I zadzwońcie do pana Modesta. Papa. Nie bądź taka, Mimi. Daj mi choćby najbardziej obskurny pokój. Tutaj nie ma niczego obskurnego poza tobą. To skromny pensjonat, lecz wygodny i czysty. Chciałem powiedzieć, żebyś mi wynajęła cokolwiek, nawet garderobę, aż znajdę pracę. Pracę? Kogo ty chcesz nabrać? Kogo okraść? Już masz przyszłą ofiarę? Oduczyli mnie takich numerów w więzieniu. Nie ukradłbym nawet gwoździa. Jasne. Bystry i nieugięty, aż po grób. Ktoś umarł? Potem ci wyjaśnię. Widzę, że jesteś na mnie obrażona. Pójdę. Może znajdę miejsce na dworcu autobusowym albo na ławce w parku. Oby mnie nie napadli i nie ukradli łańcuszka z Matką Boską, który dała mi mamusia na Morzu Śmierci. Dziękuję, Mimi. Poczekaj. Mam pokój z pojedynczym łóżkiem, ale bez łazienki. Wynajmę ci go, ale nie za darmo i tylko na kilka dni. Spokojnie. Boli mnie gardło, jakbym połknęła kawałek metalu.
Pan znowu tutaj? W koszuli, która wasi prądem. Luis, błagam, przyjedź. Stało się coś bardzo złego. Co? Co się dzieje? Dobrze, przyjadę i wszystko mi wyjaśnisz. Prześwietna aktorka pani Eugenia Mistral wyszła rano i do tej pory nie wróciła. To prawdziwe zmartwienie. Czyżby zaginęła? A nie porwali jej? O czym ty mówisz? Też o tym pomyślałam, ale już by się skontaktowali z rodziną. Może należy poczekać, ale nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Trzeba wykluczyć inne możliwości, zanim pomyślimy o czymś takim. Dlatego spotkam się z moją przyjaciółką Eleną i może znajdziemy ją w Teatrze Orion, lecz to nic pewnego. Przepraszam, panie. Nie wiem, gdzie mam zostawić rzeczy. Jeśli chcecie, mogę pomóc szukać. Ja i Mimi sprawdzimy komisariaty, a pani szpitale i Czerwony Krzyż. Dobry pomysł. Znakomity. My uciekamy, a ty się przebierz w coś wygodniejszego. Muszę zmienić buty. Dago miał świetny pomysł, prawda? Jest zła, jak typowa macocha. Ale przeraża mnie, że zniknęła i nie wróciła. Najlepiej poczekać na tatę, choć nie marzę o spotkaniu z nim. On powinien wiedzieć, co robić. Mamy czekać? Tak, Claudio. Nie mówiłaś, że pani Ewa jej szuka? Tak, ale to na nic. Wiem, że jesteś zdenerwowana. Śmierć mamy, a teraz to zaginięcie. Wiem, jesteś roztrzęsiona, ale spróbuj się uspokoić. Choć udajesz, musiałaś polubić panią Eugenię. Powiem ci prawdę. Ona się zgubiła przeze mnie. Chciałam jej zrobić kawał, ale źle poszło i zaginęła. Co to za hałas? Marcia, daj mi to. Skąd masz ten telefon? Teatr był zamknięty cały dzień. Stróż powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby twoja mama tu była. Jeśli nie w teatrze, to już nie wiem, gdzie może być i gdzie szukać. Może Ewa coś wie. Zadzwonię do niej. Nie rób tego. Po co dzwonić do obcego? Chcę ją pierwszy odnaleźć i rozwiązać tę sprawę. To mama. Masz z nią kontakt, odbierz. Mamo, gdzie jesteś? Nie, proszę pana. Mam na imię Anna. Z góry przepraszam, bo ktoś tutaj, gdzie jestem, zatrzymał telefon pewnej pani. To bardzo elegancka kobieta. Miała pani z nią kontakt? Może coś o niej powiedzieć? To nie twoja mama?